Dlaczego DDA zdradzają? Hmm. Jeśli chodzi o straty, to bez względu na to, czy ktoś jest DDA, czy DDD, czy jakimkolwiek DD, zdradza w różnych kontekstach. Pierwszą zdradą, jaką przychodzi mi do głowy, to jest jak na przykład byłam powiedzmy nastolatką i na przykład zdradziłam siebie. To polegało na tym, że chciałam bardzo przynależeć do jakiejś grupy. Nie miałam w swoich rówieśnikach jakiejś fajnej grupy, to znalazłam taką grupę, która wydawała mi się, że jest taka szanowana wśród innych, że jest taka podziwiana, że oni już palą, piją, chodzą na wagary. Wydawało mi się, że jak będę przynależeć do tej grupy, to będę lepszym człowiekiem, bardziej wartościową osobą, i będę taka cool i w ogóle. No. I w związku z tym zrobiłam jedną z głupszych rzeczy w życiu, czyli zaczęłam palić. To była naprawdę śmieszna rzecz, bo ja bym normalnie pewnie sama nie zaczęła palić. Ale zaczęłam to robić tylko i wyłącznie po to, żeby właśnie poczuć, że przynależy do tej grupy, poczuć, że mam na przerwie co z nimi zrobić, żeby wyjść, żeby było co robić, a nie, że będę siedziała pod salą i co czytała, rozmawiała z tymi innymi kujonami. No przecież to nie fajne, co nie? Obciach wręcz. No. Więc się nauczyłam palić. Później byłam oczywiście no, popularna, bo paliłam, bo ma, można było ode mnie pożyczyć zapałki, albo miałam zapalniczkę, albo kupiłam takie, a nie inne. Były już inne rozmowy. No i wiadomo, każdy się za każdej przerwie spotykał w palarni, bo w mojej szkole akurat było dziwo palarnia. Yy, I w ten sposób się czułam lepszym człowiekiem. Tylko tak naprawdę, czy ja byłam lepszym człowiekiem? No nie do końca. Bo ja tak naprawdę zdradziłam siebie. Nie chciałam palić, źle się z tym czułam. Czułam, że to mnie po prostu że to nie jestem ja, że ja gram, ale moje pragnienie przynależności, poczucia bycia zaakceptowaną przez grupę było o wiele bardziej silniejsze. No, ono było silne, ponieważ no nie miałam takiej statycznej podstawy u siebie, charakteru. Która by bazowała na przykład z pozytywnych doświadczeń, wzmacnionych właśnie przez rodziców pozytywnymi komunikatami. No i w ten sposób bardzo łatwo zdradziłam siebie, tylko żeby po prostu mieć poczucie jakiejś przynależności. I to jest właśnie pierwsza zdrada. Kolejna zdrada jest wtedy, kiedy mamy na przykład partnera. I to jest taka klasyczna zdrada, na którą wiele osób przychodzi na myśl. Czyli mamy partnera, nie umiemy, jeśli jesteśmy z rodziny dysfunkcyjnej, bardzo często nie umiemy funkcjonować w związku, kreujemy wiele konfliktowych sytuacji, robimy rzeczy czasami po złośliwości, na przekór, tak jakbyśmy chcieli, nie żeby ta druga strona nas kochała, żebyśmy my ją kochali tylko jakbyśmy ją chcieli przy okazji zniszczyć i czasami to jest tak, że takie osoby po prostu, ja też tak miałam, no, kreują bardzo trudne sytuacje, fałszywe, trudne sytuacje, które są nie do zniesienia. Jeśli Właśnie nie dzieją się rzeczy po ich myśli, czyli nie mają kontroli nad partnerem, nie wiedzą co robi, jak robi, co myśli, a mają ogromną potrzebę, bo po prostu jest taka okłań w środku, taka odchłań, która mówi, że po prostu jak nie widzimy tego partnera, to na pewno nas zdradza, oszukuje, obgaduje nas, nieważne ile on z, nam, z nami przeżył, ile musiał się naznosić naszych humorów, różnych akcji, komentarzy. Mimo wszystko y, mamy duże wątpliwości w, wiarę i w i brak wiary w jego zaangażowanie, oddanie, miłość w ten związek. No i po, po pewnym czasie że rzeczywiście ten partner albo on nas zdradzi, albo my go zdradzimy, bo po prostu nie będziemy mogli wytrzymać tego napięcia, bo to będzie po prostu wisiało w powietrzu, te, takie cały czas brak zaufania, brak wiary w tą drugą stronę. No i to jest tylko kwestia czasu, kiedy to po prostu wybuchnie i któraś ze stron zrobi to. No bo jak się jest o coś posądzanym przez dłuższy czas, no to jakby nie patrzeć, to tylko kwestia zrobienia tak, żeby przynajmniej było jasne, że te, te podejrzenia są prawdziwe, tak, żeby po prostu ta bomba wybuchła i wtedy się rozładowuje atmosfera, każdy się nienawidzi, rozchodzi i, i jest wszystko tak jak w parze mydlanej, tylko niestety nie ma happy endu jak w parze mydlanej. I to najczęściej pewnie Wam się kojarzy ze zdradą. Jest jeszcze trzecia zdrada. Trzecia zdrada, która wiele osób nie zdaje sobie sprawy, a która dopiero oświadamiają um, sobie w momencie, kiedy pójdą na przykład na mitingi albo terapię. Czyli um, osoby, które dostały dost w rodzinie dysfunkcyjnej, um, bez względu na to, czy był alkohol, narkotyki, wykorzystywanie, czy, czy były... Um, czy była jakakolwiek inna przemoc fizyczna, psychiczna, to jest tak, że każdy ma ogromny deficyt i mamy dużo takich zapamiętanych w nas sytuacji, które po prostu sprawiają, że są naszym obciążeniem. Są naszym obciążeniem w każdej następnej relacji, bo mamy mniejsze zaufanie do tych relacji i boimy się, że powtórzymy te mechanizmy i te doświadczenia negatywne, które już mamy. No i jest tak, że wiele osób, które w końcu zaczyna przełamywać jakieś lody, zaczyna opowiadać swoje historie, najlepiej właśnie komuś opowiedzieć i nie przyjacielowi, przyjaciółce od kieliszka czy od piwka w parku czy przy papierosku. To tak nie działa. Najlepiej osobie, której się nie zna bo wtedy też jesteśmy bardziej autentyczni otwarci, yy, i otwarci i wtedy też jesteśmy częściej bardziej skorzy do, do wylania tego, ale niekoniecznie taki przypadkowy z ulicy osoba będzie nadawała się, lepiej pójść na meeting. I wtedy właśnie takiej osobie zdradzamy nasze tajemnice rodzinne. I to jest zdrada przeciwko rodzinie. To jest zdrada, z którą wiele osób ma duży problem. Ponieważ wychowując się w dysfunkcyjnej rodzinie m, jesteśmy nauczeni, to jest taka nieformalna zasada, przynajmniej u mnie tak było, że po prostu wszystkie brudy się pierze w domu, a na zewnątrz to się udaje, że jest wszystko cudownie i wspaniale. I podejrzewam, że większość rodzin w tym kraju tak to wygląda i funkcjonuje, bez względu na to, jak dysfunkcyjna jest i jak idealna jest na zewnątrz. To już poznałam historię i wiem, że każdy jednak jakieś tam brudy w rodzinie ma. No i jak ukrywamy to, sami ze sobą wewnętrznie w rodzinie tego nie omawiamy, udajemy, że nie ma tego słonia przysłowiowego w pokoju, no to niestety to po prostu narasta. No i narasta taki konflikt, nas nie jest to wyjaśnione, nie jest to nazwane, więc jest taki bunt, niedowierzanie. Prze, przechodzi to później na nasze inne relacje y, z innymi osobami. No i wówczas jak na przykład ktoś trafia na terapię, to często słychać, że y, czy też meetingi, to słychać jak te osoby po prostu y, mówią, że czuły, że zdradzają tego rodzica. Opowiadając tą historię, co się dzieje w domu. A tak naprawdę nie zdradziły niczego, bo, to, bo po prostu nie było co zdradzać. Bo to nie jest zdrada tak de facto, tylko to jest niestety taki jakiś silny mechanizm rodzinny, zaprojektowany, stworzony przez, nie wiem, przez co. Może przez grupę takie jest, działanie jest, że w grupie zazwyczaj się swoje rzeczy zostawia i później się je na zewnątrz nie wynosi. Czasami to jest dobre, na przykład na mityngach czy na grupowej terapii, a z drugiej strony czasami to jest złe, bo po prostu mamy duże obawy, żeby omawiać takie rzeczy z innymi bo boimy się po prostu tego, co przyjdzie i boimy się tego powiedzieć, nazwać i to jeszcze bardziej wydłuża przy niektórych osobach taką część zdrowienia, dochodzenia do siebie, bo boją się po prostu zmierzyć z tym, co się wydarzyło, boją tego się nazwać, przyznać, że coś takiego przeżyli i uważają właśnie, że to jest zdradzanie rodziny, a tak naprawdę mówienie o tym, co się działo i co się doświadczyło, to jest każdego nasz historia i tu nikogo nie zdradzamy, bo przede wszystkim najważniejszą relacją każdego z nas jest relacja z samym sobą. I tak jak ja zaczęłam mój wywód od zdradzenia samej siebie, w związku z tym, że nauczyłam się palić, żeby przypodobać się do grupy, to tak samo, jeszcze wcześniej, zanim nauczyłam się palić, to zdradziłam właśnie tę tajemnicę rodzinną, mówiąc dalej innym osobom w mojej rodzinie o tym, że moja matka pije, i moja rodzina mnie wyśmiała. Co później związało się z tym, że miałam opory mówieniem przed tym, bo poczułam się, że to jakby to we mnie byłby problem, a nie w niej. To przecież ona była toksyczna. Ja po prostu nie dawałam sobie rady i poprosiłam o pomoc. I to była moja forma proszenia. A że moja niedojrzała rodzina nie umiała inaczej zareagować, nic milczeniem albo śmiechem, to też świadczyło o nich. No, ale. To wszystkiego uczymy się w trakcie właśnie zdrowienia, w trakcie dorastania. Więc pamiętajcie, zdrada nie jest tylko zdradą w związku, może być zdradą wobec ujawniania tego, co się zadziało w naszej przeszłości, w naszej rodzinie, ale to nie jest do końca zdrada, bo moim zdaniem to jest po prostu ujawnienie swojej historii, i, i zdrada to jest bardzo mocne słowo. No i można zdradzić siebie, czyli po prostu zachować się nie tak jak chcemy, tylko po to, żeby spełnić czyjeś oczekiwania, potrzeby. I z tego co słyszałam na terapii, to, to jest bardzo częste, że tak bardzo pragniemy miłości, tak bardzo pragniemy akceptacji, że praktycznie chyba każdy się w życiu chociaż raz zdradził i zrobił coś wbrew swojej woli, tylko po to, żeby po prostu coś zyskać. Czasami te, te zyski no, nie są na tyle wartościowe, albo warte tego y, takiego wysiłku poświęcenia, jaki jest wkładany. Dlatego nie osądzajcie się, jeśli czujecie, że zdradziliście, lub jesteście jak gdyby ofiarą takiej zdradzonej osoby, postawcie się na jej miejscu i zastanówcie się, y, czy wy nie macie podobnych historii, bo tak naprawdę wiele osób ma no, wspólne historie i pewne sytuacje, pewne zachowania doprowadzają do tego, że następuje tak zwana zdrada. Czy to w związku, czy to w rodzinie, czy to nie wiem, w jakichś innych relacjach, no to się zdarza. Ale to nie znaczy, że to przekreśla całkowicie, że to jakoś wymazuje i niszczy nas. Możemy na tym, nawet na tych połamanych zgliszczach, coś stworzyć. I coś stworzyć dobrego, tylko to jest kwestia tego, czy my będziemy chcieli coś w tym zrobić, bo czasami rzeczywiście trzeba po prostu pewne relacje, pewne zachowania, pewne osoby odpuścić. No ale to z czasem się okaże, które warto inwestować w relacje, a które osoby lepiej pomachać im. No do widzenia.